Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jurkowski z tej strony ponownie, moim i waszym gościem, Adi Nowak. Adi Nowak. Siema, jestem Adi. Awi Nowak. Pokazuję V. Co pokazałeś? V? A, że V-enem? Jakiś pozytywny znak to jest. Że pokoju. A jesteś pokojowy chłopak bardziej, nie? Niż taki waleczno... agresywny. Jest salonowy, nie, no jest wiele rzeczy, które należy zwalczyć, ale jeszcze nie mam odpowiednich narzędzi. Jestem tylko małym Adim Nowaczkiem. Jesteś niby tylko małym takim Adim Nowaczkiem, ale mimo wszystko muzycznie cały czas się rozwijasz, mój drogi. Powiedz mi, jak wrażenia, jak przyjęcie nowych rzeczy, które teraz wychodzą od ciebie? Jak z twojej perspektywy wygląda? Nowe rzeczy to tak naprawdę jeszcze nie zaczęły wychodzić, one dopiero zaczną. No i... ale coś tam się pojawiało teraz, nie? Przecież ten kwestia filmowa i tak dalej, to też są nowe rzeczy, nie? O tak, dla ciebie. O tak, drogi hip-hopie, ja zapomniałem o wieści, tak wszedł mi wobec, że ja zostałem aktorem. O! Yeah. I jak się czujesz w tej roli? Znakomicie. Znaczy, wiesz, jest taki ciekawy paradoks, że cele, które sobie założyłem, takie hip-hopowe, około hip-hopowe, mocno korelują właśnie z potrzebą... uzbrojenie się w skill, bycia autentycznie wyrażającym się i swoje emocje. Ja przez lata miałem to bardzo zakrzywione, wydaje mi się, że nadal mam. No i tak sobie rozpocząłem taką przygodę aktorską, która jakoś tak się zgrała z tym, że tak zadzwoniła do mnie. Wiesz, ja wyznaję wszystkie plany wyższe, że gwiazdy jakoś tam się dla nas układają i była taka śmieszna sytuacja, że właśnie bije się ze sobą, mówię, kurde, może aktorcy, może za rok, może za dwa, może od stycznia, może od wiosny. I no dotarłem do tego, co było istotą tych rozterek, mianowicie było nią to, że będąc takim kurwa raperem, jesteś takim raperem. Tak, nagle... tak, nie oszukujmy się, tak, tak. No, zależy, gdzie jest skala, jak do sufitu. I... no. Słabość na zgono. No, mów dalej o tym aktorstwie. Teraz masz wejść, kurwa, do pokoju, w którym jesteś taki, nie? Masz... Że od nowa zaczynasz. Tak, w sensie, no od nowa, no nie do końca, bo będąc tym raperem, nie? Czyli kreującym się ziomkiem, ale jesteś trochę bliżej aktorstwa niż ktoś, kto tam, nie wiem, robi, nie? Więc, no może trochę bliżej, ale nadal bardzo terapeutyczne, zdrowotne, uzdrawiające było wejście w przestrzeń, w której jesteś malutki, musisz znowu pospokornieć i zastanowić się, co to kurwa mogę zrobić z tym, co ja mam. I pytanie jest nie, co możesz zrobić z tym, co masz, tylko czego możesz się nauczyć i co zrobić z tym, czego się nauczysz. I z tym sobie wrócę do podwórka hip-hopowego, nie? Ale masz teraz taki zamiar, żeby faktycznie skupić się bardziej na tej stronie aktorskiej, czy dwutorowo to będzie szło, czy? Dwutorowo, ale jednak z faworyzacją niejakiego rapu. Jednak rap. Nie, no kocham, rapowanie to jest moje rzemiosełko i tam się będę wyrażał. No a to aktorstwo to jest, wiesz, takie potrzebne rapowi bardziej niż mi. Jest. Po prostu jesteś potrzebny tej kulturze, rozumiesz, tak. Ja to rozumiem. Powiedz mi, żeby nie było, że tylko o tobie, czy masz jakiś z twoich faworytów z 2020? W sensie, czy jesteś słuchający rapu tak aktywnie? W sensie, czy jesteś słuchaczem? Pierwszy. Kurwa, kiedyś byłem tym, co mówię ziomek, jeżeli wchodzisz w rap i chcesz robić rap, to musisz trzymać rękę na pulsie, nie? A teraz tyle tego kurwa wychodzi, że z całym szacunkiem dla nas, ale za dużo to robimy, nie? Za dużo tego jest. Przestańmy to robić, bo nie nadążam. Zwolnimy. Nie, no jest jakiś taki, coś tam się uśmiecha w tobie, jak sobie myślisz o albumach, na które czekałeś tam rok, dwa, jeszcze musiałeś je jakoś tam, wiesz, pokrętnie zdobyć, bo nie było jak inaczej, a no teraz to masz takie, kurwa, wiesz, wchodzisz, spotykasz się o telefon i upadasz na trzy premiery, nie? I sobie myślisz, kurwa, to słuchać i słuchasz jeszcze muzyki, czy słuchasz tam, nie wiem, memów, które się robią z... Ale słuchasz, jesteś, czy już faktycznie tak, że coraz mniej? No coraz mniej, no bo coraz bardziej szanuję swój czas, nie? Jeżeli sobie myślę posłuchać muzyki, to najczęściej jakaś taka bez treści, bo tak mówię, kurde, te słowa, które mi ten raper wkłada do głowy, co ja mogę stąd, kurwa, wziąć jeszcze, nie? Wiadomo, są pewne formy, których można wielu istotom rapującym pozazdrościć, nie tylko rapującym i w tym całe klucz zazdrości mojej. No ale jednak merytorycznie to, kurwa, jesteśmy, wiesz, robimy rap, nie? Robimy rap, kurwa, przyznajmy. Robimy rap, robimy rap. No i tak jak ten rapce kiedyś był o czymś, tak teraz bywa i dla takich chwil się żyje, nie? Ale jeżeli widzisz, że te osoby, które bywają o czymś tam mówiące, są, nie wiem, piętnowane, są, kurde, niefajne. Na przykład, kurwa, powiem to gdzie, jak my jesteśmy gali, pop killer, kurwa. No. Nie wiem, bo nie śledzę, jak wy tam traktujecie różnych
popili naszej branży, czyli nas, ale jest taki twór jak Dorota, nie? Dorotka Masłowska. No. Rozpierdala, widzę, wczoraj, widzę czy nie widzę? Widzę, że też jesteś z tych hejterów bezmafijnych, nie? Ale Dorotka to jest cudo, nie? I uważam, że na nią tam powinien, że ona tutaj powinna jakieś nagrody zdobywać. Ale chyba jeszcze nie do końca coś tam się skompletowało, nie? Jeżeli chodzi o jakąś tam projektowość całej tej postaci. Ale kurwa, jak będzie, to... Też propsujesz, mu ja, to ja tam zaanonsuję do Mateusza, żebym był wręczającym tę nagrodę. Okej. Okay. Mi i jej. A na Popkillerach byłeś wcześniej? Na którejś z gal? Wiele na tej nieco poprzednia, bo wtedy tam nie mogłem, a na poprzedniej byłem. I co, a czy o tym pytanie? Byłem.